Kowiecki oraz przewodnicząca klubu Moja Skromna Osoba. Szanowni Państwo, zaniepokojeni procesem przebiegu oraz realizacji inwestycji pod nazwą zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawienie płynności w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Wyspiańskiego, poprzez wzmocnienie i przebudowę mostu w Kłodnicy, na którym aktualnie się znajdujemy, budzącym obawy oraz wiele pytań odnośnie tego, czy celowość projektu zostaje zachowana, czy bezpieczeństwo oraz płynność ruchu, która była tak ważna w trakcie wdrażania tego projektu, będzie skuteczna. Ostatnio widzieliśmy i byliśmy świadkami można by było nazwać wyreżyserowanych symulacji przedostania się i próby przedostania się miniania na moście dwóch autobusów. Czy ta próba była dobrze wykonana oraz jak by wyglądała w życiu codziennym? Chciałabym oddać głos osobie, która posiada szeroki wachlarz doświadczenia w transporcie publicznym. Pan radny Jacek Król. Witam Państwa. Tak, chyba wszyscy widzieliśmy próby wymienięcia się dwóch autobusów miejskiego przewoźnika, które przy wsparciu osób będących w boku usiłowały wyminąć się w sposób bezpieczny. To przy tej szerokości drogi i przy tej bliskości ronda od mostu konieczności najechania, mówiąc dosyć kolokwialnie, na sam most, no budzi to daleko idące zwątpienia co do tego, czy po prostu będzie bezpiecznie. Widzieliśmy chyba wszyscy, widzieli też mieszkańcy odnieśli się tu w komentarzach, ale poza komentarzami to tak naprawdę kierowcy autobusów obawiają się tego, jak będzie w praktyce w zakresie bezpieczeństwa, bo tak naprawdę to na nich spadnie odium jakichkolwiek nieprawidłowości pod tytułem stłuczki, pod tytułem kolizje drogowe, pod tytułem zmniejszenie tak naprawdę bezpieczeństwa przy przejeździe przez ten most. Oprócz autobusów mamy tutaj również ruch samochodów ciężarowych. Trzeba pamiętać, że daleko stąd wybudowana została w części inwestycja pod tytułem baza paliwowa i część tego ruchu, szczególnie w kierunku zakładów azotowych, należy zakładać, że będzie się toczył przez ten most. Tak jak patrzymy na te auta, które ciężarowe przejeżdżają obok nas, one niestety przy najeździe na tego typu most muszą wysunąć w części swoją naczepę i to tak naprawdę zabiera powierzchnię. Więc nie jest to tylko płynny ruch dwóch pojazdów wymijających się, ale jest najazd autobusu czy też pojazdu ciężarowego, który po prostu wymusza większą przestrzeń zarówno przed autem, jak i z tyłu za tak zwanym elementem zachodzenia autobusu czy zachodzenia samochodu ciężarowego. To niestety obawiamy się, że będzie wpływało na bezpieczeństwo przejazdu przez ten most i może nie w pełni przynieść zakładany efekt, który jest określony w nazwie tego zadania. Pamiętajmy, że autobusy mają szerokości takie najczęściej spotykane w naszym mieście, czyli marki Solaris w granicach 2,55 plus 30 cm wystające lusterka na wysięgnikach. To wszystko zabiera nam tą przestrzeń. Do tego jeszcze należy pamiętać, że środkiem pójdzie podwójna ciągła. Podwójna ciągła ma szerokości około 40 cm, na którą teoretycznie poruszający się kierowca pojazdem nie powinien najeżdżać. Mieliśmy przykład najazdu taki na drodze do Cisowej, gdzie później policja szukała sprawcy kierowcy Daci. W związku z powyższym ta rzeczywista przestrzeń, po której mogą się poruszać pojazdy, znowu zostanie w znaczący sposób ograniczona. I stąd też nasze obawy o bezpieczeństwo, stąd też
wniosek, pytanie pod kierownictwem urzędu, skąd taki wymiar. Widzimy dosyć szeroką ścieżkę pieszo-rowerową, biorąc pod uwagę natężenie ruchu, jakie jest na tej drodze, które na pewno sięga kilkudziesięciu tysięcy pojazdów na dobę. Obawa mieszkańców, że chyba ktoś wylał dziecko z kąpielą. Dziękuję. Panu radnemu Sławomirowi Wołkowickiemu, który posiada bardzo wieloletnie doświadczenie jako kierowca transportu ciężkiego, kierowca transportu materiałów niebezpiecznych. Proszę, panie radny. Dziękuję. Szanowni Państwo, trzeba być totalnym laikiem, aby zbudować ucho igielne w mieście, które jest nasączone mocno chemią. Z tego miasta i do tego miasta wwożone i wywożone są materiały niebezpieczne o różnej cykliczności i nasileniu. Uważam, że to zdarzenie z tym mostem stało się wielkim nieporozumieniem, dlatego że piętrzenie się ruchu, zwłaszcza przy przewozie materiałów niebezpiecznych, powoduje bardzo liczne zagrożenia. Mieszkańcy może o tym do końca nie wiedzą, że mamy na każdym kroku, każdego dnia i w każdej chwili pikające bomby. Zdarzenia takie z awariami różnego rodzaju cystern czy też środków transportu, które ulegają różnym awariom, mają miejsce każdego dnia w różnych miejscach na świecie. Przewożone są materiały wybuchowe, palne, żrące, duszące. Jest tych materiałów cała gama. Prawdopodobnie ktoś z decydentów zapomniał o tym, że to miasto jednak jest nasączone chemią i warto było zabezpieczyć tą płynność ruchu tak, aby ona jak najszybciej rozładowywała się w mieście i nie piętrzyła się i nie powodowała specjalnie następnego zagrożenia. Dziękuję pięknie. Jakie obawy jeszcze niesie ze sobą ta inwestycja, przeprowadzenie tej inwestycji w tym kształcie, jaki posiada obecnie? Jak to będzie wyglądało w życiu codziennym? Proszę o głos panu radnemu Markowi Piaseckiemu. Witam serdecznie. Proszę Państwa, ja się wypowiem jako mieszkaniec przede wszystkim, ale też osoba prowadząca działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej jakiejkolwiek nauczyliśmy się wyciągać wnioski z podejmowanych decyzji. Tu niestety, ale patrząc na jakość wykonania, może nie jakość, ale na sposób wykonania, sposób projektu, nikt nie wyciąga wniosków z poprzednich inwestycji. Przecież pamiętamy, jak mieszkańcy się śmiali na ulicy Wojska Polskiego, gdzie autobus nie potrafił wyjechać z ulicy podporządkowanej, gdyż skrzyżowanie było tak źle zaprojektowane i wykonane, że trzeba było zmienić trasę autobusu. Pamiętamy, że były problemy z wyjazdem z centrum przesiadkowego w naszym mieście, w centrum, na rondo. Trzeba było przebudowywać, obniżać krawężniki, żeby autobusy, właśnie to co mówił Jacek, mogły najeżdżać na te sfery. Więc proszę Państwa, problem największy. Nie wyciągamy konsekwencji z ludzi, którzy podejmują złe decyzje i efektem tego jest wąski most, który, tak jak powiedział mój kolega, będzie przyczyną, bo to jest nieuniknione, że tu będziemy mieli do czynienia z wszelkiego rodzaju smuczkami i to jest niestety niebezpieczne. Złośliwi twierdzą, że w mieście zwężamy drogi, żeby ograniczyć ruch. No trudno, naprawdę trudno ograniczyć ruch w tym miejscu, bo ten ruch jest tak ograniczony, że mamy korki tak naprawdę od rana do późnych godzin wieczornych. Dziękuję pięknie, panie radny. Inwestycja, która miała polepszyć życie mieszkańców, którzy przez jakiś czas samoczynnie i z dobrym nastawieniem znosili uciążliwe korki panujące na drogach po to, aby żyło im się lepiej. Czy będzie to miało miejsce? Czy inwestycja, która została wykonana, musi budzić tak wiele pytań i tak wiele obaw? Proszę panie radny, pan radny Fabianusz. Drodzy Państwo, jak widzicie, radni mają wątpliwości, mieszkańcy mają wątpliwości, to widać bardzo szeroko w debacie w internecie. Proszę też pamiętać, że zwężenie mostu może utrudniać służbom ratunkowym przejazd do ewentualnych ofiar wypadków. Dlatego my jako radni,
troszczy o bezpieczeństwo mieszkańców, będziemy się domagać od pani prezydent Sabiny Nowosielskiej pogłębionej informacji w tej sprawie. Mamy prawo wiedzieć, czy most jest bezpieczny. Jeżeli nie jest, to jak radny planuje naprawić tą inwestycję. I my jako radni staramy się trzymać rękę na pulsie i na pewno na następnej sesji będziemy chcieli, aby taka informacja mieszkańcom miasta została udzielona. Sprawa przebiła się też do portalu ogólnopolskiego, gdzie jesteśmy, no powiedzmy, wyśmiewani na nim, ale myślę, że po otwarciu tego mostu mieszkańcom Kędzierzyna Kozia nie będzie do śmiechu. Dziękuję pięknie, panie radny. Tak, szanowni państwo, jako aktów radnych chcemy w dniu dzisiejszym złożyć prośbę i pismo do magistratu, do biura rady oraz do przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o zwiększenie obrad o dodatkową właśnie informację dotyczącą realizacji tej inwestycji, informację dotyczącą przebudowy tego mostu oraz tego, jak będzie ona w życiu funkcjonować, jak będzie funkcjonować w życiu codziennym. Szanowni Państwo, tak można powiedzieć, mała inwestycja, tak krótka inwestycja, krótka w sformułowaniu budowy mostu, a budzi nam tak wiele. Czy inwestycja musiała wyglądać w ten sposób, musiała być tak przeprowadzona? Dlaczego ścieżka rowerowa jest tak szeroka? I czy skorzystają na tym nasi mieszkańcy? Czy uda się wykończyć ten most w takim stanie, jakim widzimy dzisiaj? Czy niestety będziemy zmuszeni do przedłużenia terminu realizacji i niestety zwiększenia środków? A to niestety skutkowało powyższenie naszych mieszkańców. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego państwo tak późno, kiedy już właściwie po zakończeniu inwestycji zaczęliście zgłaszać swoje pytania? Czy nie mogliście wcześniej się zainteresować, jak ta inwestycja będzie wyglądała? Przecież macie dostęp do dokumentów. Miejmy nadzieję, że coś będzie słychać. Inwestycja trwa, to raz odpowiadam na nią. To już była też inwestycja, gdzie firma została wyznaczona do wykonania tej inwestycji. A poza tym mieliśmy stałe pytania o most padały na każdej sesji i mieliśmy stałe zapewnienia, że ta inwestycja idzie dobrze. No nie mieliśmy powodu, żeby zakładać tą wolę ratusza. A okazało się, jak zwykle, że mogliśmy faktycznie być może trzymać tą rękę bardziej na pulsie. Natomiast no, mieliśmy zapewnienia ze strony ratusza, że inwestycja przebiega tak, jak ma przebiegać. Być może oznacza to, że inwestycja została źle zaplanowana.